Witam w ostatnim odcinku tej serii Let's Playa z F1 2009. Ten cały wyścig będzie ostatni w tej serii. Mam nadzieję, że się jako tako wam podobało. Tutaj możecie rzucić okiem. Nie punktowałem w Monte Carlo. 10 punktów. Straciłem, no i 8 w Suzuce niestety. 8 punktów, czyli tam za drugie miejsce. No i teraz ostatni wjazd Marina Kirkut. Patrząc jeszcze na klasyfikację generalną kierowców, no ja zostałem mistrzem świata, Mark Webber został wicemistrzem świata, trzecie miejsce. No jeśli wygra Sebastian Vettel, a Button nie dojedzie, więc będzie na trzecim miejscu, ale jest w to nie sądzę, więc Jenson Button chyba będzie na trzecim miejscu. Tutaj nikt nam nie odbierze już pierwszego miejsca w konstruktorach. Więc to jest ostatni odcinek. Więc piszcie teraz w komentarzach, jaką byście chcieli, jaką grę byście chcieli, bym przeszedł dla was w formie let's playa. To przejdę wszystko ładnie, jak F1 cała. Co jeszcze mogę dodać? No, że ciekawostką jest to, że całą niedzielę przechodziłem te 17 odcinków Let's Playa w F1 w jeden dzień. Więc głosujcie lub wymieniajcie, jakie gry chcecie, żebym przechodził. Chętnie przejdę je wszystkie. Komu się podobają te let's playe, ten odcinki, niech wydaje łapki w górę, jak nie to łapki w dół, komentarze, jakieś uwagi, wskazówki na kolejne let's playe. No proszę o jakieś komentarze. Choć wątpię, żeby ktoś to oglądał, tego let's playa. Aczkolwiek jakby ktoś oglądał, to byłoby fajnie i mam nadzieję, że nie zanudziłem nikogo swoimi swoim let's playem.
I ostatni wyścig został nam. I ostatni let's play z tej serii. Proszę Państwa, co się tutaj dzieje? Widzimy. Spadłem na piątą pozycję. W ogóle dosyć dziwnie to wyglądało. Powiem szczerze. Zawsze początki są bardzo duże zamieszanie były. Oj, no, chyba ten odcinek też będzie bardzo pasjonujący, jak widzimy. Na piątym miejscu. O, szóste miejsce i Heidfeld mnie wyprzedził. Oho. No coś słabo mi idzie. No, jedź. Wyprzedź Heidfelda, wyprzedź, jedź. Dobra, hamuj, nie wyjeżdżaj poza tor. Goń tamtych. Przepuściłem niestety czterech i muszę teraz to odrabiać wszystko. Niestety. A nie prowadzę jeszcze w wyścigu. O, 2 sekundy. Mały wypadek przy pracy mam. Miałem. Za bardzo się dałem rozpędzić na tamtym kółku, na tamtym. Tutaj się wolnałem. Oho, coś się tutaj wyprzedzają się nawzajem. Ja też ich wyprzedzę, mam nadzieję taką. Muszę wyprzedzić. Dobra, już tak nie rozpędzam się, jak to zrobiłem wcześniej. Że wjechałem poza tor. Mam nauczkę, żeby się nie rozpędzać przy zakrętach. Dobra, jedź. Baton, wyprzedź go. Wyprzedzisz baton go. Wiem o tym. Jesteś bardzo dobry. Wyprzedzisz go. Albo ja cię. Dobra, jedź pierwszy, albo nie wiem. Dobra, ja wyprzedziłem cię, więc. No, tylko się nie daj trulemu z tyłu, bo z tyłu truli na ciebie czyha. Chciałbym coś kurde zrobić ci, Weber. Ej, wiesz co ja chyba? Dobra, będę chyba. Dobra, nie wiem jak jedziesz, ale nie zajeżdżaj drogi, typie. Jemy! Daj się wyprzedzić. Oj, dobra, na tym zakręcie tylko cię łyknę. Będziesz jechał za mną teraz. Na tym okrążeniu. Trzecie. No tak. Na tym okrążeniu mam jechać do boksu. I na tym pewnie zjedzie i Weber. Co to oznacza, że będę musiał potem gonić go, bo znając tą grę, szybciej go obsłużą niż mnie. Mimo, że ja wcześniej odrobinę wjadę do boksu. No taka jest. No cóż.
Jedź, kurczę, jedź. Wiem o tym, że opony są słabe, że spoiler jest schrzaniony, ale jedź. Proszę cię. Proszę cię tylko o to, byś robił przewagę sobie nad Weberem. Już ostatni to jest wyścig. Chcę, żeby każdy go zapamiętał fajnie, miło, a nie, że coś był, incydenty. No kurde, nie zjechałem do boksu. Nie wiedziałem, jak się jedzie do tego boksu i fajnie się kuźwa zrobiło. Sorry. Stresa mam. Fetel. Fetel plus 5 sekund? No tak, kurczę, tak. Ja jeszcze z tymi oponami będę musiał się męczyć. I tracę na ten czas. Tak, na tym muszę zjechać jakoś do tego boksu, muszę. Bo jak nie zjadę, to będzie DNF, a co oznacza, że będzie koniec. No więc jeśli ktoś oglądał te let's playe, dziękuję za uwagę, że ktoś w ogóle oglądał, choć wątpię, jeszcze raz to podkreślam. A jak ktoś oglądał, to fajnie. Mam nadzieję, że ktoś się może i dołączy w moim mieście, by ze mną zagrać w jakieś gry. Chętnie bym chciał zagrać z kimś. W inne gry, albo w to też, jak ktoś, kto chce. No i będę robił kolejne let's playe, kolejną serię let's play z gier. Na PlayStation Portable i na, no i jakąś tam grę na PS2. Zrobię. Piszcie jeszcze raz w komentarzach, co chcielibyście, żebym przeszedł, to przejdę. Albo głosujcie, albo piszcie na priv, albo w komentarzach zostawcie. To jest już ostatni odcinek serii F1. Podsumowanie to jest już takie. Mam nadzieję, że się podobało. Już ostatnie metry zostało mi. Może kilometry, bo jeszcze trochę mi tam brakuje. Przepraszam za to, że no, nie zawsze się udawało wygrywać, lecz się starałem, że może trochę nudne było. Ale może trochę rozbawiały te let's playe. Sutil DNF. No i tak to wygląda.
No i nie zostało mistrzem świata. Mark Webber jest wicemistrzem świata. Button jest na trzecim miejscu, 82 punkty. Kubica niestety no, daleko, 15 miejsce, ale chociaż to był honorowy punkt, jeden punkt, bardzo ważny. Który jest no, trochę więcej punktów zdobył. No i ja no, dostałem Mistrzostwo Świata w konstruktorach. 240 punktów. Red Bull Racing 169. Ferrari jest na trzeciej pozycji, 71 punktów. McLaren Mercedes. No i tak się zakończył wyścig i seria Let's Playa. Tak, Rubens Barrichello, czy tam Barrichello, Brawn GP. Congratulations, you are the Formula One World Drivers Champion. To jest to trofeum. Congratulations. Your team won the Formula on the World Constructors Championship. To jest drugie trofeum. No i że to jest wersja F1. Podsumowanie takie sezonu. I czasówki możecie sobie zobaczyć. Bo raz mi się nie udało punktów zdobyć na 12 pozycji. Dojechać się dla mnie to jest wstyd. No ale cóż, trudno się mówi. Tak samo w Suzuce. Drugie miejsce, 8 punktów. Się podobało. No niestety będę musiał kończyć serię F1 na PSP. Czekam na propozycje w komentarzach. Więc serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, za to, że chociaż ktoś mógł obejrzeć całą serię. Wiem o tym, że długa była, bo z kwalifikacjami i z pitstopami była, ale chciałem, żeby no, było w miarę tak przejść cały weekend Formuły pierwszej. Może nie cały, bo opuszczałem tam treningi, bo treningi to mało ważne, tylko tam kwalifikacje i wyścig by zrobić. I tylko to. Więc no, dziękuję za uwagę. No i żegnam wszystkich. Czekam na propozycję. Do widzenia. Cześć wszystkim.